Witajcie w kolejnym, 12 odcinku serii Transportowe Opowieści. W tym odcinku dowiecie się więcej o autobusie Autosen H9. Jak on powstał oraz jak później się rozwijał, o tym dowiecie się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Historia autobusu Autosen H9 sięga lat 60. minionego wieku. Założenia projektowania zupełnie nowego autobusu polegała na tym, że silnik ma być z tyłu oraz ma być zmienione zawieszenie. Początkowo, aby fabryka w ogóle nie stała, postanowiono wdrożyć do produkcji już wtedy uważanego za przestarzały Sana H100, a w 67 roku rozpoczęto pracę nad dwoma prototypami. Sanosem A9, który był projektowany właśnie z Jugosławią, oraz Sanokiem 09. Oba prototypy były bardzo podobne, bazowały na tym samym silniku oraz na tych samych myślach konstrukcyjnych. Jednak po testach okazało się, że ten polski odpowiednik jest lepszy i do jego postanowiono dalej rozwijać. Później to już poszło z górki, bo w 70 roku zaprezentowano zmodernizowany prototyp, tym razem o nazwie Autosen H9. Seryjną produkcję rozpoczęto w 1973 roku w dwóch wersjach wyposażeniowych, turystycznej jako H9-02 i międzymiastowej jako H9-03. W pojazdach montowano 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny Andoria 6CT107 o pojemności skokowej 6540 cm3 i mocy maksymalnej 138 koni mechanicznych lub 6-cylindrowy rzędowy silnik Stara S359 o pojemności 6840 cm3 i mocy 150 koni mechanicznych. Obie te jednostki napędowe zblokowane były z 5-biegową manualną skrzynią biegów typu S545. A modele, które były produkowane w latach 1973-1980, miały oznaczenie H901, 02, 03, 04, 07, 09, 12, 15 i 17. Ostatni to był właśnie prototyp o długości 10 metrów. Jednak Autosen H9 to nie tylko autobus międzymiastowy czy turystyczny, to również autobus miejski. Historia tego autobusu sięga roku 1969, kiedy to pomyślano, że może warto byłoby zbudować autobus miejski na podstawie Autosena H9. No i jak pomyślano, tak zrobiono. Produkowano dwa odmiany, H933 i H935. H933 posiadał silnik Stara, a H935 silnik Andorii. Ogólnie te autobusy wyróżniały się tym, że miały zamiast ręcznie otwieranych drzwi pneumatyczne oraz tym, że miały usunięte luki bagażowe. Bo po co w ogóle w takim autobusie? Poza tym warto też zaznaczyć, że miały one nieco przez to obniżoną co nieco podłogę, a także posiadały go 23 miejsca siedzące, po to aby było więcej ludzi, można było zmieścić stojąc. Zaś w roku 1980 postanowiono wycofać wersję Autosen H933 ze względu na to, że nie było nim zainteresowanych klientów ze względu na awaryjność silnika Stara. Ogólnie ten autobus był produkowany w latach 1976-1997, a jeszcze krótko produkowano go w roku 2000. W 1976 roku powstał projekt o nazwie Autosen H91. Zbudowany wówczas pojazd charakteryzował się wydłużonymi z 4000 do 4700 mm rozstawem osi oraz modernizowanym nadwoziem, do którego długość została zwiększona do 10 000 mm. Wprowadzono także szereg udoskonaleń w konstrukcji. Wykonano wówczas prototypy następujących odmianach: H919, H920 i H923. Produkcję seryjno zmodernizowanych międzymiastowych i turystycznych serii H9 rozpoczęto 6 marca 1980 roku.
w stosunku do starszych odmian modele H920 oraz H921 charakteryzowały się wydłużonymi o 690 mm oraz podwyższonym o 160 mm nadwoziem. Dodatkowe zmiany nadwozia dotyczyły likwidacji okien bocznych w tylnych słupkach oraz pasie nadokiennym. Modele D dostosowane zostały do przewozu 41 pasażerów w przypadku wersji H920 lub 51 pasażerów, z czego 39 na fotelach, autosanie H921. Ściany boczne oraz sufit wnętrza autobusu wykończone zostały płytami laminatowymi. Ściana przednia pokryta została wykładziną skóropodobną, natomiast do wykończenia podłogi z blachy stalowej zastosowano wykładzinę typu Taraflex. Przestrzeń pasażerska była ogrzewana przez agregat wodny oraz elektryczne nagrzewnice. Wentylacji zapewniały otwory wentylacyjne w ścianie czołowej pojazdu, klapy dachowe oraz otwierane górne części okien bocznych. Do napędu zastosowano zmodernizowany turbo doładowany silnik Andoria 6CT107A3, później Jaguar 6CT107A67. O tej samej pojemności, jednak zwiększono jego moc do 150 koni mechanicznych, który od 1981 roku stanowił również źródło do napędu autobusu H935. Silnik ten zblokowany był z pięcią biegową skrzynią manualną S545. Dzięki modyfikacji układu wydechowego udało się ograniczyć hałas wewnątrz autobusu. Oprócz tego zmodernizowano wiele innych elementów autobusu. Zastosowano sterowanie hydrauliczne, sprzęgło, obrotomierz, zawiasy wewnętrzne, klapy bagażników podłogowych i komory silnika. Nową spawaną podłogę oraz zmieniono konstrukcję niektórych elementów dachu. Mimo starzejącej się konstrukcji autobus produkowano równolegle z modelem H10. Wpłynął na to fakt, że zakład miał problemy z zwiększeniem poziomu produkcji H10, a popyt na autobusu klasy średniej był bardzo duży. W 1992 roku skierowano do produkcji odmiany H920-41 i H921-41, których zrezygnowano ze stosowania mostu napędowego oraz siemarki Star na rzecz produktów von Radomsko. W 1995 roku przeprowadzono modernizację ściany czołowej, w wyniku której zrezygnowano z umieszczenia loga producenta wykonanego z plastiku na rzecz naklejki. Dodatkowo powiększono otwierane części okien bocznych. W 1999 roku do oferty wprowadzono specjalną odmianę H921. Jako autobus szkolny autosan H921-41S Kleks. Wersję tej zastosowano wykonane z plastiku 42 twarde siedzenia pasażerskie, dźwiękowy sygnał ostrzegawcy informujący o otwarciu tylnych drzwi oraz przednie dwupłatowe drzwi sterowane pneumatycznie z miejsca kierowcy. W tylnej części wnętrza pomiędzy prawym nadkolem a drzwiami znajdowało się miejsce dostosowane do przewozu wózka inwalidzkiego. Z zewnątrz wersja Kleks wyróżniała się jaskrawie pomarańczowym lakierem, tablicami informacyjnymi oraz umieszczonymi na dachu w tylnej części nadwozia lampami obrysowymi. Pamiętam te autobusy, jeździłem takim. W 2000 roku zastosowano wykonane z aluminium przednie drzwi jednopłatowe w modelu A909L Trump. Od 1999 roku opcjonalnie montowano sterowane pneumatycznie dwuskrzydłowe drzwi przednie w wersji międzymiastowej. Niedługo później wprowadzono podobne rozwiązanie dla drzwi tylnych. Rok później wprowadzono możliwość montażu drzwi przednich jednoskrzydłowych. W 2004 roku zakończono produkcję autobusów serii H9. Ostatnia wyprodukowana partia otrzymała ścianę z przodu i tyłu z innego modelu autobusu A0909L. Model ten oznaczono symbolem H921A09. W
Według innych źródeł o scenie 4 sztuki tej serii wykonano w 2005 roku dla 3 odbiorców. W 2006 roku wznowiono produkcję modeli H921 A09. Produkowano 30 egzemplarzy dla Veolia Transport Polska z silnikiem Andrea 600 107 3 Euro 2 o mocy 170 koni mechanicznych. Pojazdy te nie spełniały obowiązujących wówczas norm czystości spalin, jednak ich rejestracja była możliwa dzięki specjalnej decyzji ministra transportu, który zwolnił tę serię pojazdów z obowiązku uzyskania homologacji. Jednak na bazie autobusu Autosan H9 powstało wiele wersji specjalnych, określane jako usługowe, zwłaszcza na przełomie lat 70. i 80. Wśród nich były sklep, autobus konferencyjny, kinobus, laboratorium analityczne, rentgen, punkt poboru krwi, autobus dla Poczty Polskiej. No ogólnie trochę tego było, nie w sposób tego wymienić. Jeżeli chcecie oddzielny odcinek o tych autobusach, spokojnie możemy go kiedyś nagrać. Pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego ten autobus osiągnął taki wielki sukces. Ano, tutaj powodów jest kilka. Po pierwsze, jest to, że jak na lata 70., kiedy ten autobus został wprowadzony, był bardzo nowoczesny w stosunku do poprzednich autobusów produkowanych w Sanoku. Po drugie, autobus ten był prosty w konstrukcji i tani w serwisie, przez co PKS-y go bardzo lubiły, bo było je łatwo i tanio naprawić. I w ten oto sposób kończymy ten film. Dajcie znać, czy się Wam odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie mój kanał. Ogromne podziękowanie kieruję dla Głoskonic Batmana oraz dla Newice, którzy pozwolili mi na udostępnienie swoich nagrań, za co bardzo dziękuję. Link do kanału Głoskonic Batman, jak i Newice zostawiam Wam w opisie. No a w sekcji komentarzy możecie napisać swoje propozycje tematów na film. No i to tyle, na razie, cześć.